Siostry i bracia w Chrystusie. Witajcie we Wrocławiu. To już 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka. Na pierwszy rzut oka teksty, które dzisiaj znajdujemy z Biblią na co dzień, średnio pasują do tego dnia. Może chociaż tekst Starego Testamentu, bo w końcu znajdujemy go w pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale i są to słowa Anny, matki Samuela. Powiedziała: wylałam swoją duszę przed Panem. Wylewanie duszy to określenie na podzielenie się największymi troskami, ale oznaczające również zaufanie, że Bóg może pomóc. A troską Anny był brak dzieci i w związku z tym wstyd, jaki wykorzystywała jej rywalka, druga żona jej męża. Anna dostała to, czego oczekiwała. Ale ratunek, jaki otrzymała, nie pozostał tylko jej prywatnym sukcesem. Urodziła Samuela, który odegrał dużą rolę w Starym Testamencie. A w tekście Nowego Testamentu mamy do czynienia również z kobietą, która, można powiedzieć, wylała swoją duszę przed Panem. Wiemy o niej tyle, że była grzesznicą. Co dokładnie zrobiła? Można przypuszczać, że to synonim prostytutki. Czasami utożsamia się ją z Marią Magdaleną albo z Marią z Betanii, ale dzisiaj nie będziemy próbowali rozwikłać tej zagadki. Spójrzmy na tę scenę, którą ten jeden werset z Ewangelii Łukasza z 7 rozdziału, werset 38, którą nam pokazuje. Kobieta, stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Oczywiście, mycie włosami stóp i ich całowanie jako wyraz wdzięczności są odległe naszej wrażliwości i być może dobrze. Ale skupmy się na tym, co stoi za tym gestem. Kobieta, która z samego faktu swojej płci miała niższy status społeczny niż mężczyźni, do tego grzesznica, ale znajdująca w Chrystusie swoją drogę do społeczności. Jej relacja z Nim, a w tym wypadku wdzięczność, sprawiły, że odnalazła swoje miejsce, przestała być wyrzutkiem. Więc oba teksty z Biblią na co dzień pokazują osoby, które są w trudnej sytuacji. Obie z racji bycia kobietami już mają trudniej. Ale relacja z Bogiem sprawia, że ich sytuacja się polepsza, że pojawia się dla nich jakaś przyszłość. I chyba to jest coś, co łączy się z tym dzisiejszym dniem, z Dniem Dziecka. Bo ten dzień powstał jako podkreślenie roli praw dziecka, a o nich trzeba mówić, bo mówiąc o dzieciach, zawsze mówimy i o najsłabszych, którzy są wokół nas, i o przyszłości, jaka czeka wszystkie społeczeństwa. Jaką przyszłość ma świat, jeśli w Unii Europejskiej, jednym z najbogatszych zakątków globu, jedno dziecko na czworo jest zagrożone ubóstwem albo wykluczeniem społecznym? I to dane z raportu UNICEF. Jaki świat budujemy, gdy godzimy się na to, by w polskich lasach umierali ludzie, w tym i dzieci, na granicy z Białorusią? Nawet jeśli mieli być odesłani do swoich krajów, to czy nie jesteśmy w stanie im zapewnić jedzenia i dachu nad głową, schronienia przed zimnem, przed śmiercią? Co mówi o nas i o naszych czasach to, że kłócimy się, czy palestyńskie dzieci mają prawo do życia, bo Hamas również zabijał dzieci izraelskie w swoim bestialskim ataku? W Dzień Dziecka patrzę na te dwie historie biblijne. Anny i kobiety siedzącej przy stopach Chrystusa, jako na opowieści o nadziei. Ale też widzę, skąd ta nadzieja przyszła. Ze strony pogardzanych, wykluczonych, ignorowanych. Ratunek dla pogardzanej Anny okazał się błogosławieństwem dla całego ludu wybranego w osobie proroka Samuela. Wykluczona grzesznica, budząca obrzydzenie pobożnego gospodarza, jest tą, która doświadcza Bożej obecności i znajduje swoje miejsce. Ale droga do takiego zakończenia, do happy endu,
prowadzi w poprzek tego, co wydaje się jasne, pobożne, oczywiste. Nie prowadzi wcale przez prawdopośrodkizm, przez roztrząsanie, kto i dlaczego może żyć. Ale jeśli znajdziemy w sobie odwagę na to, żeby zmierzyć się z pogardą, by spojrzeć tam, gdzie znajdują się ludzie wykluczeni, to może odnajdziemy na nowo i swoje miejsce, a przy okazji zbudujemy lepszy świat dla tych, którzy będą po nas, w tym i dla dzieci. I z tą nadzieją żegnam się z wami. Zostańcie z Bogiem.